Witam Państwa. Pewnie się Państwo domyślacie, że ten tytuł, jaki nadałem swojemu wystąpieniu, o czym nie myślą filozofowie, jest trochę żartobliwy i prowokujący. No ale rzeczywiście chciałbym się skupić na pewnym rozumieniu tego powiedzenia niemyślenie filozofii. O co chodzi, to wyjaśnię za chwilę. Natomiast może zacznijmy od tego, o czym myślą. Schematycznie oczywiście bardzo. Przypomnę tylko, że filozofowie myślą o źródłach poznania, o prawomocności poznawania, o warunkach wypowiadania ważnych twierdzeń. I tym zajmuje się, tak najogólniej mówiąc i znowu skrótowo, epistemologia. Mówią o różnych sposobach rozumowania, tym zajmuje się teoria rozumowań, czyli logika, semantyka, też w jakimś sensie teoria języka. Mówią o tym, jak uprawiać naukę, jakimi sposobami te rozumowania przeprowadzać, tym zajmuje się metodologia. Wreszcie zajmują się teorią komunikacji, a więc i semiotyką, i problemem intersubiektywności, i teorią działania. Zajmują się też warunkami istnienia przedmiotów poznania, zajmują się sposobami ich istnienia, modalnościami, tym zajmuje się znowu ontologia. Zajmują się wreszcie teorią więzi społecznej, teorią kultury, a więc tym wszystkim, co leży u źródła zjawisk takich jak religia, polityka, historia, produkcja materialna i duchowa i tak dalej i temu podobne. To wszystko wiemy, nawet laicy przecież wiedzą, że czymś takim i temu podobnymi rzeczami zajmuje się filozofia i z pozoru to się wydaje najbardziej abstrakcyjne i oderwane od, ja wiem, takich codziennych potrzeb czy codziennych praktycznych pytań, jakie każdy z nas może sobie w swoim życiu stawia albo na jakie natrafia nasze życie społeczne czy polityczne. Ale to chyba tylko z pozoru, bo jak głębiej się nad tym zastanowić, nad tymi rodzajami pytań, jakie filozofia w tych wszystkich dziedzinach przedmiotowych swoich własnych stawia, no to widać, że w zasadzie, znowu schematycznie i skrótowo rzecz ujmując, można je sprowadzić do dwóch rodzajów pytań. Do pytań o prawomocność wiedzy, a w szczególności nauki. No a w dzisiejszym świecie, wiadomo, ta wiedzotwórcza działalność człowieka jest najistotniejszą komponentą ludzkiego sposobu bycia w świecie, więc tego rodzaju pytania są z punktu widzenia cywilizacyjnego fundamentalne. No a z drugiej strony można niektóre z tych przedmiotowych dziedzin, nie wymienimy jeszcze na przykład aksjologii, czyli etyki, estetyki, no, można powiedzieć, że niektóre z tych przedmiotowych dziedzin zajmują się takimi pytaniami egzystencjalnymi, no, o sens życia, zarówno w wymiarze jednostkowym, indywidualnym, jak i zbiorowym, historiozoficznym. Więc są to pytania jednak najbardziej podstawowe, chociaż może nie każdy i niecodziennie musi sobie je stawiać. W tym sensie filozofia, uprawianie filozofii, no, nie jest jakąś dziedziną oderwaną od życia. Filozof to przynajmniej nie powinien być postacią gabinetowego mędrca osadzonego gdzieś w wieży z kości słoniowej i tak dalej. No więc tym wszystkim, powiedzmy, zajmują się filozofowie tym myśleniem o tym wszystkim. No ale jednak, czy to wszystko, czy to jest to, co stanowi istotę filozofowania? Otóż odwołam się tutaj i przechodzę tym samym do tytułu tego mojego wystąpienia. Przede wszystkim na przykład do takiej myśli Heideggera, którą zacytuję. Jak wiadomo, Heidegger, jak niektórzy mówią, największy myśliciel XX wieku, niektórzy mówią, że jeden z najwybitniejszych, należący do nurtu fenomenologicznego, ale uprawiający w takim najważniejszym okresie swojego życia też tak, ontologię fundamentalną. Otóż pisze on w takiej swojej książce Zasada racji tak. I skupmy się na tym cytacie.
Im większe dzieło myśliciela, które bynajmniej nie pokrywa się z objętością i ilością jego pism, tym bogatsze jest to, co w tym dziele niepomyślane. To znaczy to, co dopiero i jedynie to dzieło podnosi jako jeszcze niepomyślane, pisane łącznie razem, jeszcze niepomyślane. Rzecz jasna, owo niepomyślane nie dotyczy czegoś, co myśliciel przeoczył lub z czym się nie uporał, a co potem musieliby nadrabiać lepiej widzący potomni. Koniec cytatu. A więc mamy tutaj pewną myśl bardzo frapującą, że wielkość filozofii polega na tym czymś, czego właściwie dany myśliciel jeszcze nie pomyślał, ale na co wskazuje jednak cała jego twórczość i wokół czego krąży. To coś, czego ten myśliciel jeszcze nie pomyślał, to wyznaczenie jakiegoś, to już mój komentarz, wyznaczenie jakiegoś zupełnie nowego pola problemowego. Stworzenie tego pola problemowego, nowej konfiguracji pojęciowej, której sam twórca nie musi jeszcze jasno dostrzegać, a tym bardziej wyraźnie wysławiać. To tak jakby ślepa plamka w oku, która jak wiadomo składa się z elementów nieświatłoczułych, czyli niewrażliwych na światło, ale jest najważniejszym elementem umożliwiającym widzenie. Ta ślepa plamka to jest właśnie to, co niepomyślane danego filozofa, wielkiego filozofa, żeby trzymać się tego określenia heideggerowskiego. Oczywiście to, co jeszcze niepomyślane danego filozofa, wydobędą potem potomni i kontynuatorzy. I wtedy to się okaże dopiero być wielką filozofią, bo wytworzy nowe pole problemowe, bo zostanie zapełnione przez twórczość już innych. I może jeszcze zestawmy ten cytat z inną myślą, też wybitnych filozofów. Pierwotnie wypowiedział ją Schopenhauer w pierwszej połowie XIX wieku, ale powtórzył ją Bergson na przełomie XIX i XX wieku. Otóż mówią oni, każdy na swój sposób, to już może nie... Tak, każdy wielki filozof ma tylko jedną rzecz do powiedzenia. Pisze na samym początku swego dzieła Świat jako wola i przedstawienie Schopenhauer. Ma tylko jedną rzecz do powiedzenia. A Bergson dopowiada, zgadzając się z tym, że ta rzecz jest właściwie nieskończenie prosta. I całe dzieło filozofa stara się tę jedną, jedyną myśl wyrazić. Wszystko inne, cała reszta, to tylko skomplikowana architektonika myśli pochodnych i wypływających konsekwencji z tej jednej, jedynej myśli. I chciałbym te dwie konstatacje wybitnych filozofów, Heideggera i Schopenhauera, czy Bergsona, połączyć i powiedzieć, że właściwie można by powiedzieć, że to, co jeszcze niepomyślane filozofa, wybitnego filozofa, to właśnie może to, co stanowi jego jedną, jedyną myśl, ku której ciąży jego myślenie, ku której się skłania, ale której nie może on jeszcze, ze względu na inną aparaturę pojęciową, inną tradycję językową i tak dalej, nie może on jeszcze wysłowić. No więc, żeby to uchwycić i żeby to uwypuklić, to właśnie co ci klasycy w tych cytatach przytoczonych tu przeze mnie powiedzieli, odwołam się do przykładu. Przykładu najbardziej klasycznego. Chcę to pokazać po prostu na przykładzie Kartezjusza. Najbardziej klasycznego, no bo ojca nowożytności. Chcę pokazać, co znaczy to jeszcze niepomyślane u Kartezjusza. Jak zobaczymy, co to może znaczyć, to będziemy mieli ilustrację trafności tego ujęcia sprawy przez Heideggera. No to już jak wiadomo, no, Kartezjusz to ojciec nowożytnego racjonalizmu, orędownik Mathesis Universalis, czyli matematycznej teorii mającej opisać wszystko, wszystkie sfery i obszary, poziomy rzeczywistości, zarówno biologicznej, jak i nieorganicznej, ludzkiej.
i każdej innej. Teoria matematyczna, teoria mająca opisać wszystkie poziomy rzeczywistości, wzajemne ich powiązanie. Kartezjusz to patron mechanistycznej interpretacji przyrody, a tym samym patron rozwoju zmatematyzowanych nauk przyrodniczych. Myśliciel eliminujący z filozofii spekulatywne kategorie odziedziczone po scholastyce, a czyniące ze świata obszar działania jakichś tajemniczych sił i procesów. Myśliciel traktujący rzeczywistość jako dokładnie rzeczywistość przyrodniczą, fizyczną, jako dokładnie przejrzystą i nadającą się do operacyjnego prześwietlenia przez matematykę i mechanikę. Myśliciel upatrujący w jasności i wyraźności myślenia ostateczne kryterium prawdy. Otóż Kartezjusz zatem to jako ten ojciec racjonalizmu nowożytnego i współczesnego, to zatem zapewne ktoś taki, kto przez myślenie rozumie jak najbardziej dające się opisać, sformalizować i sformułować procedury pojęciowe, logiczne, no i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, co dalej można tu mieć na myśli. Otóż ten myśliciel, Kartezjusz, jest autorem przecież tej słynnej formuły myślę, więc jestem, cogito ergo sum. No i to jest emblemat jego filozofii. Myślę, więc jestem. Wydawać by się mogło, że w tej formule no, zawarta jest esencja jego racjonalizmu. Ale jak bliżej pogrzebać i jak znawcy już, powiedzmy, problematyki filozofii kartezjańskiej dobrze wiedzą, to sama ta formuła cogito, jak się ją zwykło w skrócie nazywać, jest wielce problematyczna. Ja tylko schematycznie pokażę, na czym jej problematyczność polega. Kartezjusz, jak może pamiętamy, w rozprawie o metodzie, a więc w tym czwartej części rozprawy o metodzie, w pierwszego swojego dziełka, które wprowadza jego filozofię metafizyczną, powiedzmy, czyli rozważania o tym, co jest, Kartezjusz proponuje zacząć od wątpienia metodycznego, proponuje odrzucić najpierw wszelką wiedzę płynącą z doświadczenia zmysłowego, no bo zmysły nas czasami zawodzą, łudzą, więc na próbę nie przyjmujmy ich świadectwa jako wiarygodnego. Proponuje odrzucić wszelką wiedzę wyniesioną ze szkół, no bo ta jest wzajemnie sprzeczna, jedne szkoły to, drugie tamto mówią. Odrzućmy na próbę tę wiedzę, powiada Kartezjusz. Wreszcie powiada, no nie ma jasnego kryterium odróżnienia jawy od snu, bo bywają przecież sny dosyć, marzenia senne dosyć koherentne. Być może cały czas śnimy, kiedy tak wydaje nam się, że jesteśmy na jawie. A zatem nie mamy nawet dostatecznego kryterium poczucia własnej tożsamości. Co więcej, doskonały matematyk, bo przecież Kartezjusz oprócz tego, że był filozofem, był też właśnie doskonałym matematykiem. Doskonały matematyk Kartezjusz i ten właśnie piewca myślenia racjonalnego powiada, że należy odrzucić również na próbę matematykę, jak ją nazywa ogólnie, albo domyślmy się po prostu logikę. Logikę, zasady formalne, zasady myślenia. Dlaczego? No i tu w rozprawie czytelnika rozprawy spotyka niespodzianka, bo właściwie powody, dla których Kartezjusz proponuje odrzucić na razie źródło matematyki, źródło samych formalnych rozumowań jako ewentualne źródło wiedzy pewnej, niepodważalnej, Kartezjusz powiada tak dosyć nonszalancko. Albo rozumowania matematyczne zagważdżają wyobraźnię, albo matematycy często się mylą. Właściwie więcej argumentów nie ma w rozprawie. No ale powiedzmy, gest uczynił. Oddalił również prawomocność matematyki jako tego punktu archimedesowego, na którym można by oprzeć wszelką pewność i odbudowywać wiedzę o sobie, świecie. No bo w wyniku tego wątpienia metodycznego również przekonanie o tym, że mam ciało, zostaje zawieszone, bo o moim ciele, o tym, że mam ciało, przekonuje się na podstawie doświadczenia zmysłowego, czy też tego poczucia tożsamości, które jest chwiejne, bo nieodróżnialne od snu. No więc nie wiem, czy mam ciało, nie wiem, czy świat istnieje, powiada Kartezjusz, na próbę. Cóż mi więc zostaje? Nie wiem, czy 2 razy 2 jest 4, nie wiem, czy zasada wyłączonego środka i zasada sprzeczności obowiązuje, bo to też trzeba odrzucić. Co zostaje? No zostaje to, jak wiemy, prawda, że
Jednak to wątpienie to przecież myślenie. Myślę, więc jestem. Ja przynajmniej jestem, bo ja myślę. Pierwsza osoba liczby pojedynczej tylko wchodzi w grę tutaj. No. I mamy zatem punkt archimedesowy, powiada katedra. Myślę, więc jestem. Po czym, żeby już potem mieć ułatwioną sprawę, to jeszcze dodam, że kolejnym krokiem Kartezjusza jest powiedzenie, no, czy odpowiedzenie na pytanie, czym jestem? No, skoro moim sposobem bycia jest myślenie, no to jestem rzeczą myślącą, powiada Kartezjusz. No i odpowiada, to już w medytacjach właśnie zaraz potem, napisanych 4 lata po rozprawie, powiada, że rzecz myśląca, cytuję, to rzecz, która twierdzi, przeczy, chce, nie chce, a także wyobraża sobie i czuje. No, mamy już coś, jakieś kłębowisko problemów, bo twierdzi, przeczy, no to dobra, to jest myślenie, ale chce, nie chce, wyobraża sobie i czuje, też do myślenia Kartezjusz zalicza. No, powiedzmy, że rozumie przez myślenie wszelkie akty świadomości, jakbyśmy dzisiejszym językiem powiedzieli. Dobrze, to sobie zapamiętajmy. No ale po opublikowaniu rozprawy o metodzie w 1637 roku od razu podniosły się głosy krytyki wytykające Kartezjuszowi popełnienie błędu błędnego koła, zwykłego, prostego, logicznego błędu. Petitio principi. Oto każe nam w swym wątpieniu metodycznym zwątpić matematykę, czytaj logikę, a za chwilę stosuje formułę sylogizmu. Myślę, więc jestem, która jest niczym innym jak wnioskiem z najprostszego sylogizmu, którego przesłankę większą podaje zresztą na następnej stronie rozprawy o metodzie Kartezjusz, powołując się na nią, że przecież aby myśleć trzeba być, to byłaby przesłanka większa sylogizmu. Przesłanka mniejsza. Ja myślę, wniosek, więc jestem. Czyli krótko mówiąc, zastosował normalne rozumowanie sylogistyczne, które jest przecież podporządkowane regułom logiki, a dopiero co nakazywał w nią zwątpić. Wobec tego popełnił błąd błędnego koła. Kartezjusz nie jest przekonany, że popełnił taki błąd, bo chciał coś innego powiedzieć. No i się poprawia. Pisze medytację po 4 latach i publikuje. Zresztą bardzo specyficzny sposób, bo żeby zabezpieczyć się przed różnymi krytykami, atakami, tak? Pisze 6 medytacji, przesyła je ojcowi Mersenn, który był takim animatorem życia kulturalnego i intelektualnego w ówczesnym Paryżu, z prośbą, żeby ten rozesłał te 6 medytacji do odpowiednich opiniotwórczych, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, gremiów. Tamte gremia, czy to zbiorowe, czy pojedyncze, jak wybitni logicy Arnaud, czy wybitny ówczesny filozof Gassendi, czy wybitny angielski filozof przebywający wtedy w Paryżu Hobbes, odpowiadają szybko, sformułując zarzuty pod adresem tych medytacji. Kartezjusz zaś odpowiada na te zarzuty i dopiero korpus takich 6 medytacji wraz z zarzutami uczonych mężów i swoimi odpowiedziami na te zarzuty ośmiela się opublikować w 1641 roku. No i co tam jest w tych medytacjach innego niż w rozprawie? Bo one rozwijają problematykę czwartej części rozprawy, którą tutaj pokrótce zacząłem relacjonować, mówiąc o tym wątpieniu i o tym cogito i o tej rzeczy myślącej. Otóż tam no właśnie zmienia się formuła cogito, jak łatwo od razu dostrzec, bo tam ta formuła brzmi, nie myślę, więc jestem, tylko cytuję. Kiedy tam przeprowadza już to wątpienie metodyczne i w wyniku tego wątpienia powiada tak. To powiedzenie, ja jestem, ja istnieję, musi być prawdą, ilekroć je wypowiadam lub pojmuję umysłem. Kropka. Czyli mamy konstatację, ja jestem, ja istnieję, musi być prawdą, ilekroć wypowiadam czy pojmuję umysłem. Warto zwrócić uwagę, że nie ma tutaj żadnej konkluzji, nie ma tutaj żadnego trybu dyskursywnego rozumowania, tylko konstatacja, że ja jestem, ja istnieję, musi być prawdą, ilekroć zwracam na to uwagę. To ilekroć jest ważne też, bo to powiedzenie nie jest prawdą zawsze i cały czas, tylko najpierw muszę zwrócić uwagę swego umysłu na to, żeby ono stało się prawdą, ale prawdą staje się, kiedy zwrócę na to uwagę swego umysłu, a więc jest to rodzaj intuicji intelektualnej, którą zresztą Kartezjusz we wcześniejszych swoich dziełach opisał w regułach kierowania umysłem, a potem w zasadach filozofii w późniejszym dziele też to opisał. Więc
Mamy tutaj do czynienia ze zmianą formuły cogito, bo nadal to się nazywa formuła cogito. Ja jestem, ja istnieję, jest prawdą, ilekroć ujmuję umysłem. Mamy do czynienia ze zmianą tej formuły, także ona nie jest wynikiem rozumowania konkluzywnego, wnioskowania zgodnie ze schematami logiki. A dlaczego ta formuła się zmienia i dzięki czemu? Otóż uważny czytelnik drugiej medytacji dostrzeże, że pojawia się, jeśli chodzi o tę procedurę wątpienia metodycznego, pojawia się nowa figura w tej drugiej medytacji. Pojawia się druga figura, no, figura potężnego zwodziciela. Otóż Kartezjusz, żeby zakwestionować matematykę, czytaj logikę w medytacjach, już nie odwołuje się do takich śmiesznych, że tak powiem, czysto pragmatycznych argumentów, że zagważdża wyobraźni, że matematycy się mylą, tylko odwołuje się do hipotezy, wydawałoby się znowu jakiejś dziecinnej, nie wiem, wymyślonej, sztucznej, a że może istnieje jakiś potężny zwodziciel, który nam miesza w umysłach i każe myśleć, że 2 razy 2 jest 4 albo że zasada sprzeczności jest prawdziwa, a może tak nie jest. Może ten zwodziciel, jeśli jest jakiś panujący nad nami, nam miesza w głowie. I w takim razie, na razie odłóżmy na bok obowiązywalność matematyki, czyli logiki, bo możemy sobie pomyśleć taką dziwaczną hipotezę. Notabene taki zabieg Kartezjusza, zwany zresztą już wątpieniem hiperbolicznym, a nie tylko metodycznym, wyprzedza o kilka wieków falsyfikacjonizm Popera, jedną z metod w takiej naukowej metodologii stosowaną współcześnie. Czyli falsyfikacjonizm, czyli poddawanie danej hipotezy naukowej testowi falsyfikacji ze względu na jakiekolwiek dowolne wymyślone hipotezy. No tu mamy hipotezę potężnego zwodziciela. A zatem matematyka może nie obowiązywać, bo być może istnieje jakiś potężny zwodziciel, który nam miesza, matematyka, czyli logika, miesza w umysłach. No i teraz odwołam się do interpretacji znanego kartezjańczyka współczesnego, Ferdinanda Alquier, który kilkadziesiąt lat temu, on już nie żyje, umarł w latach 60. ubiegłego wieku, który w swojej interpretacji Kartezjusza broni Kartezjusza przed, nawet w tym pierwszym sformułowaniu z rozprawy, a więc tym zwięc, tym ergo, broni Kartezjusza przed zarzutem błędnego koła. Otóż jak on go broni? I to jest właśnie coś, czego Kartezjusz jeszcze sam nie umiał wysłowić. To jest to jeszcze niepomyślane Kartezjusza właśnie. Otóż, żeby to uwyraźnić, może jeszcze jedną rozwinę, jeszcze jeden wątek kartezjański. Tym wątkiem jest dowód, tak zwany dowód psychologiczny na istnienie Boga, Kartezjusza. Kartezjusz, otóż, znowu jak ktoś zna medytację, to może sobie to łatwo stwierdzić, chociaż sprzeciwia się właściwie używaniu terminologii scholastycznej, jej nie używa na ogół i odwołuje się jako do kryterium prawdy, do jasności i wyraźności pojmowania, to jeśli chodzi o ten psychologiczny dowód na istnienie Boga, posługuje się jakąś zupełnie piramidalną konstrukcją, czysto werbalną właściwie, odwołującą się do scholastycznych pojęć. Ten dowód jest kilkanaście stron zajmuje, niezwykle trudnego dla czytelnika tekstu, dla czytelnika nieprzyzwyczajonego do tej terminologii scholastycznej. No i schematycznie to wygląda w ten sposób, że Kartezjusz bada, jakie idee wypełniają moją rzecz myślącą, no bo jestem rzeczą myślącą, prawda? Już wiemy. I bada teraz, co za idee, co za treści ta rzecz myśląca w sobie może zawierać. No i ona zawiera treści, takie idee, jak idee rzeczy materialnych, idee bytów abstrakcyjnych, na przykład liczb, figur, idee jakichś pojęć abstrakcyjnych, szczęście, piękno. Otóż wszystkie te idee Kartezjusz powiada zgodnie z tym wypadku, takim scholastycznym zwyczajem, mogłem ja sam wytworzyć. Mogę ja być ich twórcą w swoim własnym umyśle, ponieważ doskonałość istnienia, jaka przysługuje mnie, istocie skończonej, bo Kartezjusz przyznaje, że człowiek jest istotą skończoną, a więc ja jestem istotą skończoną, ale ten stopień doskonałości, który przysługuje mnie, wystarcza do tego, żeby wytworzyć takie idee jak wyobrażenie rzeczy materialnej, pojęcie trójkąta, bądź pojęcie sprawiedliwości, dajmy na to, czy miłości, czy piękna.
Czyli właściwie wszystko, co wypełnia mój umysł, mogłem sam sobie wytworzyć i wobec tego nadal nie wiem, czy istnieje jakikolwiek świat. Ale jest jedna idea, powiada Kartezjusz, której nie mogłem stworzyć. To idea nieskończoności. Tutaj trzeba też jeszcze skomentować to trochę dodatkowo, że Kartezjusz ma... Nie on, tylko cała... Właśnie od renesansu, od Mikołaja Skuzy i Giordana Bruna wywodzi się takie myślenie o nieskończoności dwoiste. Są dwa pojęcia nieskończoności. Jedno to jest indeterminatum, a drugie infinitum. Indeterminatum to jest nieskończoność jako nieograniczoność, nieokreśloność, nieprzeliczalność. Taką nieskończoność ma na przykład kosmos. Mówił Mikołaj Skuzy, mówił Giordano Bruno, no a teraz mówi Kartezjusz. Taką nieokreśloną, niezdeterminowaną nieskończonością charakteryzuje się właśnie przyroda, kosmos, wszechświat. Ale jest też ta nieskończoność, jak po francusku potem Kartezjusz mówi, infini, nieskończoność w sensie mocnym, która nie polega na żadnej nieokreśloności, tylko polega na pozytywnym bycie czegoś nieskończonego, nie negatywnym, tak jak jest negatywna idea nieskończoności matematyczna, która powstaje przez dodanie do każdego łańcucha liczb n kolejnej liczby, n plus 1. To jest zanegowanie szeregu n przez dodanie kolejnej. I to można nazwać negatywną ideą nieskończoności. I to jest właśnie to indeterminatum. Nieskończoność, która ciągle może się, że tak powiem, multiplikować w nieskończoność właśnie. Natomiast pozytywna idea nieskończoności to jest idea doskonałej prostoty, doskonałej niestopniowalności, doskonałości po prostu, doskonałej pełni. I ją Kartezjusz nazywa infini, infinitum. I ona przysługuje właśnie, ją właśnie mamy w głowie. Ta rzecz myśląca, moja res cogitans, ma w swojej głowie nieskończoność, której idę, treść nieskończoną, której przysługuje infini, nie endefini, nie indeterminatum, tylko infini. Paradoksalna sytuacja. Byt skończony, mówiąc językiem filozoficznym, zawiera w sobie coś, co jest nieskończone. To, co nieskończone, zawiera się w skończonym. Otóż to, co nieskończone w sensie mocnym, to Bóg oczywiście, bo to jest właśnie wszelka... I Kartezjusz nazywa to Bogiem. Zatem, skoro ja mam w swoim myśleniu, no oczywiście to jest dyskusyjne, tak między nami mówiąc oczywiście, czy mam w swoim myśleniu taką... Dzisiaj się już tak nie sądzi, ale Kartezjusz tak sądził i tak większość XVII-wiecznych myślicieli sądziła, że dysponuje, racjonalistów, bo empirycy inaczej, sądziła, że taką ideą dysponujemy. No więc skoro mam w swoim myśleniu taką ideę nieskończoności, no to znaczy, że ja jej sam nie mogłem tam wytworzyć. Ja nie mogę bowiem jako byt skończony być stwórcą idei nieskończoności samej. Musiała ją wytworzyć istota o takiej mocy równej treści tej idei, czyli sam Bóg. No i CBDO, wobec tego Bóg musi istnieć, skoro ja dysponuję jego ideą, czyli treścią o mocy nieskończonej. No dobrze, ale to tyle dowód Kartezjusza. Jak mówię, bardzo werbalny, bardzo odwołujący się do pewnych założeń, no takich na przykład właśnie o związku przyczynowo-skutkowym, że przyczyna nie może być mniej doskonała niż skutek. Skąd to wiadomo? No to wiadomo ze scholastyki, ale właściwie Kartezjusz zaproponował zwątpienie we wszystko, to nie powinien nam proponować takiego dowodu. Czytelnik jest oszołomiony trochę. Właśnie wydaje mu się, że Kartezjusz błądzi, gdzieś na manowce schodzi, znowu popełnia błąd błędnego koła, no bo tu wątpienie metodyczne, nawet hiperboliczne, a tu nagle obowiązuje zasada przyczynowości, hierarchii bytów i tak dalej. Tam mnóstwo założeń da się w tym dowodzie wyłożyć. A na końcu tego swojego dowodu w trzeciej medytacji Kartezjusz pisze następujące słowa. Zaraz znajdę to. O, tutaj. Powiada tak, najpierw, że po tym długim dowodzie właśnie powiada tak, że jest to idea najbardziej jasna i wyraźna. Nagle.
co czytelnika zaskakuje. No, skoro taka jasna i wyraźna, to po co kilkanaście stron scholastycznego wywodu? A potem powiada, zaraz dwa wiersze dalej w medytacji trzeciej, co nie przeszkadza, że mogę nie rozumieć jej wcale, albo że nie mogę jej nawet myślą dotknąć nagle. Więc okazuje się, że ten skomplikowany dowód na istnienie Boga przeprowadzony metodami, które Kartezjusz właściwie zanegował, wprowadza ideę Boga, która jest najwyraźniejsza ze wszystkich, najjaśniejsza, ale ja jej myślą dotknąć nie mogę nawet, ani nie mogę w ogóle niczego z niej zrozumieć. No jedna wielka sprzeczność. No i to jest właśnie to, coś, co można też nazwać tym, co niepomyślane Kartezjusza. No a jak Alkie, teraz wracając do Alkiego, jak Alkie tłumaczy Kartezjusza z tych dwóch wątków, które tutaj omówiłem. Z tego cogito i z tego Boga. No to on tłumaczy prosto właściwie. Kartezjusz, wypowiadając swoją ideę cogito, mówię skrótowo, i swoją ideę Boga, nie ma na myśli idei w normalnym sensie. Idea w normalnym sensie to treść myślowa, no właśnie odwołująca się albo do jakiejś rzeczy fizycznej, albo do jakiegoś tworu abstrakcyjnego, albo do jakiegoś pojęcia. To są idee. To są idee krzeseł, stołów, zwierząt, ludzi, wszechświata, trójkątów, liczb, sprawiedliwości, piękna, dobra. O, to są wszystko idee. Idee, powiedzmy takim trochę innym językiem, przedmiotowe. One mają swój przedmiot. Chociaż te przedmioty należą do różnych kategorii bytowych właśnie. One mają swój przedmiot. Tym przedmiotem jest właśnie to, co ta idea nazywa. Natomiast idee cogito, czyli mnie samego jako istniejącego i idea Boga właściwie są bezprzedmiotowe. One nie mają swojego przedmiotu, bo Boga nawet myślą dotknąć nie mogę, a siebie uchwytuję, ilekroć umysłem to uchwytuję w prostym akcie intuicji. I Alkie to ładnie pokazuje, po polsku jest książka Alkiego pod tytułem Kartezjusz, wydana przez Pax chyba w 80-tych latach. No i Alkie ładnie to pokazuje, że właściwie te idee mnie samego i Boga są właśnie niepodobne co do sposobu funkcjonowania, co do jak gdyby statusu teoretycznego, niepodobne do innych, do wszystkich innych idei treściowych, przedmiotowych, bo to są nie idee, tylko przeżycie egzystencjalne, to jest doznanie i właściwie jak Kartezjusz mówi potem gdzieś jeszcze inaczej, jak gdyby dalej włączając się w ten zarzut błędnego koła, poddając się temu zarzutowi błędnego koła, że jakoś jest na pierwszym miejscu we mnie ujęcie Boga przed ujęciem mnie samego, a w poprzedniej medytacji powiedział przecież, że najpierw cogito, a potem Bóg. Czyli krótko mówiąc, mamy do czynienia z takim krążeniem ciągle myślowym u Kartezjusza. To chodzi o to, Alkie tłumaczy, że u Kartezjusza te idee oznaczają właściwie jedno i to samo. To jest intuicja egzystencjalna dotycząca tego, co najbardziej źródłowo jest, a to, co najbardziej źródłowo jest, to jestem ja w immanencji bytu nieskończonego. Ja, który sam siebie uchwytuję jako przynależny do nieskończoności, jako przynależny, jako skończony oczywiście, zanurzony w nieskończoności. Ja i Bóg, wszystko jedno, czy Bóg, czy ja, na pierwszym miejscu jedno, na pierwszym miejscu może być drugie. Jest to jedno i to samo, jak gdyby taki węzeł egzystencjalnego przeżycia. I tak oto u tego, powiedzmy, ojca racjonalizmu, czy ojca dyskursywnego, jasnego i wyraźnego myślenia, źródłem wszelkiej pewności, punktem archimedesowym, fundamentem metafizycznym i epistemologicznym okazuje się przeżycie egzystencjalne, a nie żadne pojęcie, nie żadna wiedza. Bo to jest coś bezprzedmiotowego właśnie. Przeżycie egzystencjalne dotyczące mnie i nieskończoności, którą w sobie odkrywam. Więcej jeszcze. Jeszcze radykalniejszą i posunę się jeszcze dalej. Jeszcze radykalniejszą niepomyślaną przez samego autora ideę wyczytuje u Kartezjusza współczesny, już nieżyjący też fenomenolog francuski Michel Henry.
Otóż Michel Henry wykrywa, zresztą idąc śladem Husserla, czyli twórcy fenomenologii, Michel Henry, chociaż różni się od Husserla i krytykuje Husserla za nadmierny intelektualizm właśnie, ale Michel Henry wykrywa w treści cogito jeszcze coś bardziej paradoksalnego niż to tłumaczy kilkadziesiąt lat wcześniej Ferdynand Talkie. Otóż Michel Henry, zgadzając się z tym, że Kartezjusz dokonuje tego wątpienia hiperbolicznego i zgadza się z Alkiem, że oczywiście dociera tutaj Kartezjusz źródłowo do swoistego przeżycia egzystencjalnego, a nie do żadnej treści myślowej, intelektualnej, tylko do takiego szoku egzystencjalnego, to wszystko dla niego jest też już jasne. Natomiast kiedy Kartezjusz jakby testuje prawomocność tych różnych funkcji rzeczy myślącej i w następnej jeszcze medytacji przyjmuje hipotezę o największej sile falsyfikującej, mianowicie, że śni, kiedy to wszystko, tę procedurę myślenia i dowodzenia istnienia Boga, a może śnie, powiada Kartezjusz, może to wszystko jest fałszem. I Michel Henry przytacza słowa samego Kartezjusza, które wobec tej hipotezy, że przecież śnie, wobec wszystko to, co sobie pomyślałem dotąd, może jest fałszem. Może nawet tego Kartezjusz wprost nie mówi, ale może tak dodajmy trochę na wyrost, że może nawet to moje ja i to moje ego, cogito i ten Bóg też może jest fałszem, do którego odkrycia już doszedłem. Kartezjusz pisze tak, ale to przecież ten sam ja jestem, który sobie wyobraża. Bo może wprawdzie, jak to założyłem, żadna zgoła rzecz wyobrażona nie jest prawdziwa, ale sama zdolność wyobrażania rzeczywiście istnieje i stanowi część mojego myślenia. W końcu to ten sam ja jestem, który czuję, czyli który rzeczy cielesne jakby za pomocą zmysłów spostrzegam. Widzę wszak oczywiście światło, słyszę hałas, czuję ciepło. Ależ to wszystko jest fałszem, jak przed chwilą założyłem. Przecież śpię. Jednakże na pewno wydaje mi się przynajmniej, że widzę, że słyszę, że czuję ciepło. To nie może być fałszem. To jest właśnie tym, co się we mnie czuciem nazywa. To zaś czucie, tak właśnie rozumiane, nie jest niczym innym jak myśleniem. No to mamy ciekawą konstatację. Kartezjusz, ojciec racjonalizmu, myśleniem nazywa czucie. Wydawanie się. Henri ten wątek ciągnie i mówi semblance po francusku. Najpewniejszą ostoją wszelkiej pewności jest wydawanie się. To, co mi się wydaje, jest fundamentem. To, że mi, nie to, przepraszam, się przejęzyczyłem, nie to, co mi się wydaje, tylko to, że mi się wydaje, jest fundamentem wszystkiego, wszelkiej możliwej pewności. I to czucie, to wydawanie się jest prawdziwym fundamentem właśnie, prawdziwym początkiem filozofowania. A ponieważ w oryginalnej, ja jeszcze tutaj dopowiem, w oryginalnej łacińskiej formie, bo medytacje zostały napisane po łacinie przez Kartezjusza, ten kluczowy fragment powyższego rozumowania Kartezjusza brzmi ad certe videre videor audire calescere, więc Henry za ostateczne sformułowanie cogito przyjmuje formułę videre videor, wydaje mi się, że widzę. Videre videor. I to jest największa ostoja pewności u Kartezjusza. I jeszcze na dodatek trzeba przyznać, że Henry skrupulatnie wyłapuje w innych dziełach Kartezjusza takie miejsca, w których to się potwierdza. Może przytoczę je. W Zasadach filozofii, dziełku, które Kartezjusz kilka lat po medytacjach opublikował, czytamy cytat z Kartezjusza. Przez nazwę myślenie rozumiem to wszystko, co w nas zachodzi, gdy jesteśmy świadomi, o ile jest w nas właśnie świadomość tych rzeczy. Tak więc nie tylko rozumienie, chcenie, wyobrażanie sobie, ale także i czucie jest tutaj tym samym, co myślenie. Bo gdy mówię, ja widzę, albo ja chodzę, więc jestem, a mówiąc tak mam na myśli widzenie lub chodzenie wykonywane przez ciało, wniosek mój nie jest bezwzględnie pewny, ponieważ jak to często dzieje się we śnie, mogę sądzić, że widzę lub chodzę, choć nie otwieram oczu i nie ruszam się z miejsca. A mogłoby być tak samo bodaj, choćbym nie miał wcale ciała. Lecz jeśli mam na myśli samo czucie,
czy świadomość widzenia lub chodzenia, wtedy wniosek jest całkowicie pewny, ponieważ to dotyczy umysłu, który sam tylko czuje, czyli myśli, że widzi lub że chodzi. A więc potwierdza Kartezjusz to, co wykrył Henri w medytacjach, a w innym dziełku, Namiętności duszy, już ostatnim, które Kartezjusz za życie opublikował, w artykule 26 tego dziełka, po krótkiej analizie spostrzeżeń odnoszących się zarówno do przedmiotów zewnętrznych, jak i do różnych stanów naszego ciała, które mogą mylić te spostrzeżenia, Kartezjusz pisze, cytuję, tego rodzaju pomyłka co do tych spostrzeżeń nie jest możliwa jednak w odniesieniu do uczuć. Zwłaszcza, że są one tak bliskie naszej duszy i tak wewnętrzne, iż może je ona czuć jedynie takimi, jakimi są one rzeczywiście. Często też we śnie, a niekiedy nawet na jawie, wyobrażamy sobie tak silnie pewne rzeczy, iż uważamy, że je widzimy przed sobą lub czujemy w naszym ciele, chociaż nie ma ich tam wcale. Ale śniąc nawet i marząc, nie możemy w swoich marzeniach czuć się smutni lub wzruszeni jakimś uczuciem, jeśli istotnie dusza nie ma w sobie tego uczucia. Czyli uczucia nie kłamią, tylko uczucia są autentyczne. Tyle Kartezjusz. No i Henri na tym buduje, już nie będę teraz wchodził w Henriego, bo to jest bardzo skomplikowana filozofia, ale buduje całą swoją własną wykładnię fenomenologii i pokazuje, że Kartezjusz, docierając w tym akcie wątpienia hiperbolicznego do tego, co jest właśnie tym wydawaniem się, czyli czuciem samego siebie, czuciem pewności samego siebie, że Kartezjusz jest właściwie fundatorem fenomenologii, czyli nurtu dwudziestowiecznej filozofii, która poszukuje takiej absolutnie pewnego, niekwestionowanego fundamentu, od którego można wyjść zarówno w rozważaniach dotyczących tego, co jest, jak i w rozważaniach dotyczących tego, co można poznać. Dobrze, to tyle Henri, ale w takim razie, jeśli chodzi o Kartezjusza, to co niepomyślane Kartezjusza i o czym właściwie on myślał cały czas, tylko czego nie wypowiedział dostatecznie jasno i co mu się tak tylko wymykało wtedy, kiedy docierał, że tak powiem, do najgłębszych pokładów swojego myślenia, no to tym, zgodnie z tymi interpretacjami, które wydają mi się przekonujące, to tym właśnie są te stany, które można nazwać czuciem, czy też raczej doznawaniem samego siebie. Doznawaniem samego siebie, które jest prostym aktem, no takim egzystencjalnym. I to właściwie można uznać za wytyczenie przez Kartezjusza tego najbardziej płodnego pola problemowego, które potem cała nowożytność uprawiała i współczesność zresztą też. I z tego ujęcia myślenia jako samo doznawania siebie, jako istoty czującej, chociaż Kartezjusz się, notabene, bo dla sprawiedliwości, żeby to przeprowadzić cały ten wywód, trzeba by powiedzieć o momentach, w których Kartezjusz neguje to. Kartezjusz się wycofuje często z tego, że ale przynajmniej 3 czy 4 razy, tak jak Państwu to przedstawiłem, no, że tak powiem, wypsnęło mu się. Ale często się wycofuje, wracając na pozycję tradycyjnego, porządnego racjonalizmu, takiego obiektywizującego. Ale w każdym razie wytyczenie przez Kartezjusza tego pola nowego pozwoliło w konsekwencji filozofii nowożytnej i współczesnej na rozdział metafizyki i nauki. Bóg i doznanie egzystencjalne należą do metafizyki. To, co jest w sensie najbardziej fundamentalnym, to metafizyka. Nauka to wszystko to, czego dotyczą prawdziwe idee, przedmiotowe właśnie, a nie przeżycia. I nauka wobec tego może być operacyjna, pragmatyczna, naturalistyczna, a metafizyka, broń Boże, metafizyka musi być antynaturalistyczna, nie wypływać z żadnego poznania przyrody ani ciała. Dalej, to co wypływa z tego pola nowego, wytyczonego przez Kartezjusza, to uniwersalność wiedzy ugruntowana w konkretnej subiektywności, tu i teraz, podmiotowości jednostkowej, indywidualnej. Wiedza zyskuje uniwersalność poczynając od mojego ja. To zupełnie coś nowego. No i wreszcie
Dla tych, co trochę Kanta znają, to oczywiście widać, że u Kartezjusza mamy też zaczątek perspektywy transcendentalnej, bo Kartezjusz poszukuje warunków możliwości wiedzy przecież, a Kant pytał o warunki możliwości wszelkiego doświadczenia. Więc to jest też u Kartezjusza początek tego, co potem zrobi Kant. Więc to jest to nowe pole, właśnie to, co niepomyślane u Kartezjusza. Takim przykładem chciałem się tu podeprzeć. No ale cóż z tego przykładu wynika? No moim zdaniem to właśnie, że to, co niepomyślane danego filozofa, bo oczywiście tutaj zadeklaruję na razie tylko gołosłownie, że właściwie każdy wielki filozof ma właśnie coś takiego, tą ślepą plamkę, to, co niepomyślane. Mógłbym hasłowo powiedzieć, ja wiem, u Husserla na przykład z jego fenomenologią transcendentalną, to będzie status ciała, ciała własnego. To, co niepomyślane Husserla odkryje dopiero Merleau-Ponty. Ja wiem, u Leibnica, dajmy na to, tym, co niepomyślane, do końca będzie konsekwencja wypływająca z takiej konstatacji, od której Leibniz wychodzi, może ona będzie tutaj nie całkiem zrozumiała, że istnieją zdania analitycznie skończone i analitycznie nieskończone. Bo Leibniz wychodzi od pewnego rozważania logicznego w tworzeniu swojej metafizyki, no i powiada właściwie, że wszystkie zdania opisujące stany świata są analityczne. Tylko jedne są skończone, a drugie nieskończone. I tymi nieskończonymi to dysponuje tylko Bóg, wobec tego my do nich nie mamy dostępu. Ale a z tego wynika, jeżeli cały świat da się opisać w zdaniach analitycznych, no to z tego będą wynikały wszystkie konsekwencje właśnie metafizyki leibnizjańskiej. No ale to mniejsza z tym, no, bo to trzeba by wchodzić znowu w skomplikowaną problematykę. No ale w każdym razie u każdego wielkiego filozofa, moim zdaniem, da się wykryć to, co niepomyślane i co dopiero wytwarza nową problematykę. Czy u klasycznego, czy u współczesnego. I wobec tego to, co niepomyślane, to właśnie wytyczenie nowego obszaru. To absolutne nowum w filozofii. I dlatego to się nazywa tą wielką filozofią. I właśnie to jest ta jedna, jedyna myśl, do której ten dany filozof, wielki załóżmy, wielki po owocach, jakie jego system wytwarza w historii myśli, to właśnie wielkość jego jednej myśli, która w jego autorskim wydaniu nie została dostatecznie jasno sformułowana, tylko właśnie tak się jakoś wymykała niechcący na światło dzienne, ale była na tyle znacząca, że ją inni podjęli. No i cóż, no takim stanem umysłu, w którym można jakoś krążyć wokół tego, co jeszcze niepomyślane, no dysponują tylko wielcy filozofowie, no geniusze. No i otóż, żeby tak się zastanowić nad tymi warunkami geniuszy, to może jeszcze jedna konstatacja. Schopenhauer, już przywołany, powiada tak. Kamień, w tym swoim dziele Świat jako wola i przedstawienie. Kamień węgielny filozofii na niczym się nie opiera. Czyli filozofia musi go wytworzyć sama. Oznacza to, że fundament projektu filozoficznego nie może być uzasadniony z zewnątrz, spoza tego projektu. I albo się sam uzasadnia, czyli mamy do czynienia z jakimś samouzasadnieniem, Schopenhauer to w swojej filozofii pokazuje, albo odwołuje się do czegoś, czego nie sposób pojąć, co jest niepojmowalne. No tu brniemy w jakąś mistykę, ale często filozofia tak brnie. Otóż kończąc, chcę powołać się na Fichtego z kolei, też wybitnego filozofa z zupełnie innej tradycji, no po kantowskiej, który jeszcze to wyraźniej powiedział niż Schopenhauer po nim. Otóż Fichte, budując swoją teorię wiedzy, poszukuje tak zwanej zasady naczelnej tej teorii wiedzy. No i w tych swoich pismach, które noszą zbiorczy tytuł Teoria wiedzy, Fichte powiada, że ta zasada naczelna teorii wiedzy musi być pewna przed rozwinięciem się całej teorii. Ponieważ to ona ma nadawać pewność twierdzeniom teorii, a nie one jej. Wobec tego najpierw trzeba znaleźć zasadę naczelną, a potem rozwijać teorię. Czyli zasada naczelna nie może być wywiedziona z żadnej teorii. Musi być przedteoretyczna. I w takim razie tej zasady znikąd nie można
wywieźć, pisze Wilter, ani w żaden sposób dowieść. Musi więc wykraczać poza teorię i oznaczać jakiś fundament bytowy, jakąś realność. I Fichte znajdował ten fundament bytowy, jak w skrócie już powiem, w wolnym akcie wyboru siebie jako ja, samoustanawiającego siebie i sens świata. W praktycznym czynie, jak to mówił, Tathandlung, a nie Tatsache, w praktycznym czynie ustanawiania swojego ja jako podstawy wszelkich twierdzeń. I Fichte pisze Teorii wiedzy, tak, bardzo ładne zdanie Państwu przeczytam. Tę naczelną zasadę każdy musi dzięki wolności stworzyć u siebie sam. Zasadę teorii wiedzy, która ma być uniwersalnie ważna dla wszystkich i w każdym czasie. Każdy musi dzięki wolności stworzyć ją u siebie sam. Wybór filozofii zależy zatem od tego, jakim się jest człowiekiem. Albowiem system filozoficzny to nie martwy sprzęt, który można wedle woli wziąć lub odłożyć. Płynie z duszy człowieka, który go wyznaje. Filozofem trzeba się urodzić, a w tym celu trzeba się samemu wychować. Żadna zaś ludzka sztuka nikogo filozofem nie zrobi. Tyle Fichte. Bardzo ładne, prawda? No, ale w takim razie, żeby być tym filozofem i wpaść na to, co niepomyślane, swoje własne i które potem inni będą rozwijać, no trzeba jednak coś zrobić. Jak to zrobić, by się samemu wychować i by samemu się, jeśli już nie urodzić, to zrobić filozofem? No ja bym tutaj na koniec odwołał się do takiej maksymy Kanta, czyli nauczyciela Fichtego, która to maksyma jakoś tam podsumowuje dorobek całego oświecenia. Sapere aude, powiadał Kant. Odważ się być mądrym. Trzeba chcieć. Odważyć się i zrobić pierwszy krok, a za nim pójdą dalsze. Oczywiście już niepomyślane. Dziękuję. O Kartezjuszu, ja bym chciała spytać o Pascala. Jeżeli Pascal, krytykując bądź Kartezjusza, pisze o racjach serca, często się to właśnie tak tłumaczy, jako takie prawdy wynikające z egzystencjalnego zaangażowania, prawda? To jest, znaczy, czy oni ostatecznie według tej interpretacji mówiliby o tym samym, mniej więcej o tym samym? No chyba tak, tylko że Pascal, jak wiadomo, krytykuje Kartezjusza bardzo ostro, niesprawiedliwie, bo właśnie uważa go za takiego mędrka matematycznego, który uważa, że wszystko można ująć w równania i dyskursywne myślenie. Tymczasem, jak widać, u Kartezjusza tak nie jest. Ale właśnie to, co Kartezjusz jako niepomyślane swoje tu i ówdzie odsłania, no to Pascal mówi dosyć wyraźnie właśnie. W tym sensie Pascal by jak gdyby paradoksalnie odczytywał prawdziwie Kartezjusza, nie wiedząc o tym, że go odczytuje prawdziwie. Nie było między nimi zatem takiej wielkiej przepaści, jakby, jak sądził Pascal, że była. To znaczy, że filozofowanie jest należy do gatunku przygód barona Münchhausena, to jest to, tak? Tak, no tak. No, to u Fichtego to jest jasne, że tak, to baron Münchhausen to prawdziwy filozof. Ktoś ma jakieś pytanie? No to jeśli nie, to nie będziemy męczyć gościa. Dziękujemy serdecznie. Ja bardzo dziękuję za uwagę.